Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, jak tak sobie przeglądam partie w internecie słynnych zawodników, w tym wypadku Kasparow-Karpow, no to dobrze, że odkupuję pewne partie, bo one zasługują tutaj na światło dzienne, żeby przypomnieć, jak pięknie grał Gary Kasparow, jak pięknie atakował. Właśnie tutaj zamieszczając partie na Chess Memories, mój nowy kanał, jeżeli ktoś jeszcze nie widział, zapraszam serdecznie do subskrypcji, podlinkuję w komentarzu. Moi drodzy, ta partia była przecudowna. Atak nie z tej ziemi tu się działo, tutaj wszystkie figury Kasparowa tańczyły, wszystkie figury brały udział w akcji. A jak wiemy, Kas Karpow z kolei no, grał bardzo takie szachy techniczne i no, często był bombardowany przez Kasparowa, jak tylko była okazja. Przejdźmy do analizy. Kasparow zagrał ruch E4. Partia była grana w Linares w 1990 roku, posunięcie E5. Skoczek F3, skoczek C6, koniec B5. Partia hiszpańska na szachownicy. Ruch A6. Tradycyjnie gońcem sobie odchodzimy. Skoczek na F6. Roszada. Tłumaczyłem już wiele razy w takich sytuacjach, że jak, jest, jak zbijemy pionka na E4, to gramy ruch D4. To są inne po prostu warianty, w które warto się zagłębić. Nie będę tutaj bardzo mocno tego rozwlekał, bo zawsze to by każda analiza musiała trwać dwie godzinki, żeby to wszystko. W trakcie prze, przemielić, przejdźmy po prostu do, do ruchów z partii. Goniec E7, wieża E1 to są naturalne ruchy. B5, goniec na B3. Myk polega na tym, że jak zagramy tutaj, to tracimy pionka, ale tak też grywał Magnus Carlsen. E, tutaj nie skoczek, tylko pionek D6. Posunięcie C3. Goniec już ma furtkę ucieczki, to jest ważne. E, roszada ze strony czarnych. H3 żeby gońca nie wpuścić na G4, takie ruchy oczywiście w Hiszpance są, że tak powiem, jak już sobie analizuję wiele, wiele razy te pozycje, no to po prostu to jak z automatu już strzelamy tymi posunięciami, które są na pewno dobre, warto, warto, moi drodzy, bardzo dużo razy analizować podobne pozycje, goniec B7, Posunięcie d4, wieża e8, no i tutaj jakbyśmy na przykład zagrali skoczkiem na g5, no to byśmy atakowali pionka f7, wieża musiałaby wrócić na f8, no i tak można w kółko tańczyć, ale skoczek zagrał na d2, no i... Normalna rzecz, ten skoczek będzie się chciał przetransportować przez F1, przez G3, przez E3, różne są możliwości, goniec zagrywa na F8 w tym momencie i posunięcie A4, na razie dosyć szybko tutaj sobie panowie grają, dosyć łatwo, bo to jest, jeszcze są ruchy teoretyczne, posunięcie H6 jak najbardziej, goniec na C2, no i powoli zaczyna się tutaj dziać akcja, moi drodzy. Karpow postanowił wybić pionka na D4, na co Kasparow odpowiada też wybiciem, żeby trzymać centrum. Skoczek B4 na gońca. Koniec B1 rzecz jasna grać trzeba. Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby ten skoczek tak, w tak prosty sposób nam tego gońca tutaj zbił. Posunięcie C5 ze strony czarnych. No i teraz pytanie, jak zagrać w centrum. Otóż, moglibyśmy próbować takich posunięć jak E5, ale czarne tylko na to czekają, aby tutaj. Zwolniło się pole na D5 dla skoczków. Goniec by się otworzył, więc. Bez dwóch zdań, bez jakichś głębszych tutaj rozkmin. Gramy po prostu D5 i trzymamy pozycję. No to jest taka normalna pozycja do gry. Bardzo normalna. Skoczek zagrywa na D7. Jest ok, ten skoczek czasami ma dobre miejsce na E5, na B6 może się też przetransportować. I teraz Kasparow zagrywa ruch, który mi się niezwykle podoba. Ta pozycja jest troszeczkę podobna do takich struktur Benoni. No, z hiszpańskiej przeszło troszeczkę do Benoni. I tutaj, na przykład, w moim przypadku, osobiście, ja bym się już mniej więcej orientował, jak to grać partię hiszpańsko białymi. No, nie za bardzo, bo jej po prostu nie gram, ale. Myślę, że większość osób tutaj, które grają Hiszpankę, no to wiedzą o co chodzi. Posunięcie wieża A3. Bardzo ładne posunięcie, bardzo mi się ten ruch podoba. Co ma na celu to zagranie? Otóż ta wieża w przyszłości na trójce będzie świetnie grała. Ona już gra w zasadzie, ale też można atakować tego króla. No i teraz Karpow zagrywa posunięcie F5. Takie posunięcie troszkę niezrozumiałe na pierwszy rzut oka. No bo zwróćmy uwagę, że przecież białe mogą tutaj wybić, przedłużyć gońca do ataku, no otworzyć linię, wiadomo i wszystko gra, ale za cenę pionka D5. I Kasparow chyba tego nie chciał uczynić, bo bicie tutaj pionka byłoby jak najbardziej dobre. Po prostu byłoby dobre. Czasami też wieża ma dobrą placówkę na E6, jak nie ta, to druga i tak dalej. Ale Kasparow zagrał wieża A na E3. No i ten ruch mi się średnio podoba. Eee, z prostego powodu, bo ja bym tutaj na przykład teraz zagrał posunięcie F4. I jakby wieża na przykład wróciła na A3, to za grubym Hetmanem na F6. Co ciekawe, silnik wskazuje takie plus 07, jak to by nie zabrzmiało, plus 0,5, ale mi się pozycja czarnymi naprawdę tutaj podoba. Ze względu na fajnego skoczka na B4, które nie, nie, nie można wykurzyć. No i tutaj skoczek A5 dobrą placówkę zyskuje. Ewentualnie jeszcze G5 można spróbować i goniec G7. Minus jest taki, że ten goniec B7 na przykład nie gra, ale tutaj no mówię, na dwoje babka wróżyła po wieża na A, A na E3. Białe zagra czarne zagrały skoczkiem na F6, na co Kasparow skoczek H2. I to jest wyższa szkoła jazdy, moi drodzy, tak naprawdę. Zobaczcie, gońce są w swoim obozie, ale one czekają na swoją szansę w ataku na króla. A ten skoczek się przerzuca, aby mieć pole na G4. W niedalekiej grze, w niedalekiej przyszłości, no i bardzo ciężko mi stwierdzić, jak to grać. Kasparow, niesamowity zmysł taktyczny, więc też na pewno wszystko ma obliczone. Tu już trzeba bardzo dużo liczyć. Dużo się dzieje. Na przykład, co jest po biciu na E4, no na pewno skoczek tutaj wybija. Artilleria na linii E jest chyba na tyle silna, że e, tak dosyć intuicyjnie można to też grać. Krucha 8 zagrał, Karpow. Posunięcie B3. No taki ruch, zawsze goniec ma tutaj opcję na B2. Po wybiciu na A4 pionków Karpow zagrywa C4. Dla mnie ruch, no, kompletnie też niezrozumiały. Może to jest prowokacja do tego, aby zbić pionka na C4 i skoczek wtedy zbija na E4, żeby tutaj nie podważać za mocno skoczkiem z D2. Nie wiem, ciężko stwierdzić, ale Kasparow to olewa i gra goniec B2. To jest wszystko dobrze pogrywane w tym momencie przez białe. Pionek zbił na E4, skoczek na E4, dużo się zaczyna dziać i skoczek z F na D5. Dobra. Pozycja jest e, skomplikowana. Jest bardzo e, atrakcyjna do ataku. Jak dobrze wiemy, Kasparow atakował świetnie i zagrał wieżą na G3. Dobrze. Wieża G3 jest jak najbardziej fajna. E, dobra, bo zobaczcie logicznie naciskamy na punkt G7. W połączeniu ze skoczkiem, który zaraz jak wariat tam może wlecieć do przeciwnika, i goniec, który może patrzeć na króla, i hetman, który zaraz wejdzie na H5, a zanim podąży skoczek na G4 i wieża, która asakuruje, no to moi drodzy, tutaj się robi po prostu dramat. Jak sobie te strzałki tutaj postawimy, no to wygląda to niezwykle niebezpiecznie dla przeciwnika, dla czarnych. Karpow zagrywa wieża E6. Przystępuję tutaj troszeczkę do obrony, jak widać. Ciężko mi doradzić, jak grać czarnymi, moi drodzy. Skoczek G4, Hetman E8. I teraz następuje przepiękne zagranie Garego Kasparowa. Jaki to ruch? Spróbujcie zatrzymać materiał i poszukać sobie opcji. Mianowicie, skoczek zbija na H6. Niezwykle ciekawe posunięcie i dosyć trudne. O co chodzi? Moi drodzy, z Kasparów, znaczy Karpów mógłby oczywiście skoczka wybić, tego nie zrobił, ale sprawdźmy. Jeżeli wieża by wybiła na H6, no to bombardujemy tutaj czarne pod tytułem Skoczek D6. Zobaczcie, że tutaj wisi Hetman i tu się robią bardzo niebezpieczne rzeczy. No i teraz tak. W tej sytuacji Hetman mógłby zabrać na przykład na H5 z próbą wymienienia Hetmanów. Na co wieża by mogła zagrać na G5? Przepiękny ruch z tego względu, że nie można zbić, bo jest skoczek F7. A jak Hetman wybija na D1, to jest skoczek F7 i wygrywamy dosyć łatwo. g 8, skoczek H6. Zobaczcie, jak te gońce teraz świetnie współpracują tutaj z figurami wieżą i skoczkiem. Krucha 8, no i na przykład wieża bije D1. Przewaga materialna. Dziękuję, dobranoc. No i cóż. Przejdźmy dalej do pozycji, e, mianowicie w partii. Poskoczek H6, czarne zagrały C3. No, żeby tego gońca trochę przesłonić, szkoda by było tego gońca, żeby ten goniec nie brał, nie brał udziału w akcji. Ale Kasparow powiedział: No dobra, bierz mi tego gońca. Skoczek F5. Pionek zbił tego gońca. I Hetman G4. Zauważmy, że Kasparow ma figurę mniej, i jak nie uda mu się zaatakować. Na tyle mocno przeciwnika, no to nie wygra tej partii. Goniec zagrywa na c8. Jakieś tu się pojawiają? Na co Hetman daje szacha na h4 i wieża h6. Nie widać tutaj dobrej opcji na grę. Jeżeli król by na przykład zagrał na G8, moi drodzy, to w tej sytuacji nastąpiłby arcytrudny ruch, ale mega trudne posunięcie po prostu kosz, kosmos. Ale jakbyśmy się troszeczkę zagłębili, to może byśmy ten ruch znaleźli. Jestem ciekawy, czy znajdziecie to posunięcie. Spróbujcie swoich sił. Otóż byłby to ruch król H2. Ja jestem ciekawy, kto ten ruch znalazł. Na czym polega fenomen tego posunięcia? Otóż grozi po prostu skoczek na G5 i nie ma tutaj wybicia wieży z szachem, bo tutaj są siatki matowe. Tyle w temacie. Dlatego też po Hetman H4 wieża zagrała na H6. Na co skoczek oczywiście wybija wieżę? Jedno z, no, ruch, który trzeba wykonać. Pionek wybił na H6 i po raz kolejny kar. Kasparow popisuje się fenomenalnym zagraniem. Myślę, że już to, ten ruch już znamy. Jest to król H2. Ten sam motyw odejścia skoczkiem, żeby ta wieża nie była broniona. Żeby ta wieża E1, przepraszam, nie była broniona, tylko żeby Hetman nie mógł jej zbić z szachem. Hetman zagrał na E5. Skoczek na G5. Zobaczcie, wszystkie figury biorą udział w akcji, w matowaniu króla. W ogóle wieża pod biciem. Goniec tutaj na oparach pilnuje piolka, ale przy okazji jeszcze na diagonali działa świetnie. No cóż, wybić na E1 No nie można, moi drodzy Z prostego powodu, jest mat w jednym ruchu Więc w tej sytuacji Hetman zagrywa na E6 I wieża zagrywa Na E8 Piękne posunięcie Paraliżujące w ogóle tutaj przeciwnika Goniec F5 Ze strony czarnych No i teraz, moi drodzy Karpow, przepraszam, Kasparow Karpow, Kasparow, już można się po prostu pomylić Kasparow zagrywa ruch petardę. No, masakra. Chociaż nie jest to trudne posunięcie. Taktyka, wszystkie figury w ogóle szaleją. Hetman H6. Wow. O co tutaj chodzi? Poświęcenie Hetmana. Tylko, że y, można byłoby zagrać jeszcze, jeszcze lepiej. Mianowicie skoczek F7. Po skoczku F7 Hetman musiałby wybić. I Hetman H6. Po tym posunięciu, no Hetmanem tutaj nie można, bo matujemy na F8 za moment, więc goniec musiałby się zasłonić. I wieża subtelnie odbija na A8, cały czas trzymając związanie. Skoczek na przykład na E7, wieżą zbijamy na F8, no i skoczek G8, no i chyba tutaj e, nie ma co patrzeć, wieża F7, bicie Hetmana, mat na H7. Piękne tutaj e, złożone, takie fajne kombinacje dla oka e, są, istnieją, jednakże Kasparow postanowił oddać Hetmana szybciej, Hetman zbił na h6, bardzo, bardziej widowiskowo i skoczek f7, wszystko podwisa, to jest niesamowite, krucha 7, goniec zbił na f5, to są dosyć łatwe ruchy teraz w wykonaniu białych, no i hetman g6, na co po prostu wybijamy hetmana, odbijamy go, król g7 i wieża zbiła na 8 Cały czas patrząc na tę pozycję, no przewaga materialna zrobiła się ogromna tutaj już dla białych. Goniec zagrał na E7 i moi drodzy, wieża B8, tak już asekurując, tutaj wszystko tak naprawdę już wygrywa. Posunięcie A5, Goniec E4, zobaczcie, z szachem tutaj jest odsłona. Znaczy, goniec zagrał tak, że wieża dała szacha. Dobra, to jest oczywiście normalne. I goniec D5 zbił. Czarne się poddały z prostego powodu. Jeżeli tutaj skoczek wybija, to wybijamy. Przewaga materialna na tyle duża, że sobie białe poradzą. A jak król gdzieś tam sobie odchodzi, no to goniec wraca na pewno na pole D5 i tu wszystko się trzyma. No cóż, muszę przyznać, że jestem pod wielkim wrażeniem partii, tej, tej partii Kasparowa, który no naprawdę atakował fantastycznie. Dzięki serdecznie za uwagę, pozdrawiam. Łapkujcie, będzie bardzo miło. Cześć.